Co roku punktualnie o 12 w pierwszy dzień nowego roku członkowie Puławskiej Grupy Rowerowej zaczynają swoją niezwykłą podróż. Określenie to nie jest na wyrost, bo noworoczny rajd rozpoczyna kolejne 12 miesięcy, kiedy rowerzyści przyjadą na swoich dwóch kółkach tysiące kilometrów. To wyjątkowe wydarzenie przyciąga amatorów jazdy rowerowej z różnych zakątków miasta. Noworoczny rajd rowerowy organizowany co roku tradycyjnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Nie z zależności od pogody czy niepogody spotykamy się tak czy inaczej. Dzisiaj pada deszcz, ale to nas nie zraziło. Grupa rowerzystów, która tutaj za mną już widać, przybyła na tradycyjne życzenia noworoczne. Przejażdżkę tutaj wokół Puław. Plany na nowy rok. No oczywiście będziemy rywalizować ponownie o Puchar Rowerowy Stolicy Polski. Tutaj z naszym regionalnym, że tak powiem, rywalem z Białej Podlaskiej. Będziemy się, że tak powiem, rywalizować, ale i też wspierać, żeby te lubelskie miasta nasze tutaj dwa były ponownie na podium. Także kolejne, myślę, setki i tysiące kilometrów zostaną pobite. Zachęcamy wszystkich Państwa do wspólnej zabawy. Zaczynamy już od 21 marca rozgrzewką rowerową, także będziemy na pewno o tym mówić i pisać w mediach społecznościowych. Także rok ciekawy, rywalizacja na rowerach, aktywnie zapraszamy wszystkich do wspólnej przyjażdżki i wspólnych rajdów. Jak usłyszeliśmy, to coroczne wydarzenie nie tylko służy promocji zdrowego trybu życia, ale również integracji aktywności fizycznej i rozpoczęcia nowego roku w inny niż tradycyjnie sposób. No co można życzyć rowerzystom? Rowerzystom oczywiście życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, żeby to zdrowie było, bo bez zdrowia nie da się, że tak powiem, dłuższych tras przemierzać, ani tych krótszych. Życzymy dobrego sprzętu, żeby rowery nie szwankowały. No i dobrego humoru, dobrego samopoczucia i wielu przyjaźni na rowerach, bo to jest wszystko ważne, żeby się razem tutaj integrować. I połamanie kół. I tylko? No i prostych szprych. I żeby powietrze nie schodziło. Dobra. Mocne nogi. No, to jest najważniejsze. Dużo kilometrów i zero awarii. Fajnych tras po wąwozach. I dużo rajdów, dużo fajnych wycieczek, dobrych rowerów i mało usterek na trasie. Pogody, fajnych tras, mniej pękniętych gum. To chyba wielu wspólnych kilometrów przejechanych w atmosferze przede wszystkim. No i szczęście, każdemu się przyda szczęście, prawda? Także chyba tego głównie. Pomimo chłodu, atmosfera była gorąca i pełna entuzjazmu.